Słuchajcie, wydaje się, że Mavic Mini i aplikacja DJI Fly, one są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, bo faktycznie są, ale nadal pozostaje kilka przynajmniej funkcjonalności, które są ukryte, które nie są w pełni intuicyjne i o których trzeba wiedzieć i trzeba do nich dotrzeć i znać specyfikę dronów DJI, żeby do nich właśnie dotrzeć. Na dzisiaj przygotowałem 10 takich funkcjonalności, takich patentów. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden z nich będzie dla Was ciekawostką czy odkryciem, którego do tej pory nie znaliście. Pierwsza sprawa to jest CSC, Combination Stick Command. Silniki Mavica Mini możemy uruchomić na dwa sposoby. Sposób numer jeden to jest na zewnątrz i na dół. Przytrzymujemy. A sposób numer dwa to jest do środka i na dół. Żeby zgasić silniki Mavica Mini, robimy to samo lub też możemy wykorzystać tylko lewy drążek i pociągnąć go w dół i przytrzymać. Druga funkcjonalność to są Quick Shots i RTH. Jeżeli mieliście do czynienia z innymi dronami, na przykład z Maviciem Mini albo z Maviciem Pro, tam był przycisk pauzy jeszcze seryjnie zabudowany w kontrolerze. Tutaj go nie mamy, dlatego jeżeli macie sytuację taką, że jest niebezpieczna sytuacja podczas niebezpiecznego manewru, czy jest niebezpieczeństwo podczas wykonywania powrotu do domu, można tę funkcjonalność zatrzymać także poprzez naciśnięcie przycisku RTH, właśnie tego jednego. On też służy jako pauza. O tym jest napisane w instrukcji obsługi, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Nie jest to w pełni intuicyjna funkcjonalność, dlatego warto o niej wspomnieć. Druga rzecz, jeżeli mamy do czynienia z quickshotami i wykonujemy quickshot, a widzimy, że nasz Mavic leci na przykład w przeszkodę, można zatrzymać jego lot też poprzez poruszenie dowolnym drążkiem. I w tym momencie, jak tylko ruszycie któryś z drążków albo przycisk właśnie RTH, Mavic w tym momencie zawiśnie nieruchomo w jednym miejscu i będzie czekał na Wasze dalsze komendy. W tym momencie quick shots zostaną opuszczone, przerwane. Następna funkcjonalność to jest blokada ekspozycji. Jeżeli mamy ekspozycję w trybie automatycznym, możemy po kliknięciu na dany punkt naszego ekranu mieć taką sytuację, że ta ekspozycja zmienia nam się i ustawia właśnie w danym punkcie ekranu. Ale jeżeli nie chcecie prześwietlić ujęć, można ustawić ekspozycję faktycznie na ciemniejsze miejsce, a następnie ją zablokować. Dzięki temu, jeżeli na przykład gimbala podniesiemy w stronę jasnego nieba, nie będziemy mieli prześwietlonych ujęć. Kolejna funkcjonalność, która jest bardzo istotna, to brak karty pamięci, a możliwość nagrywania. Jeżeli faktycznie mamy taką sytuację, że zapomnieliśmy karty pamięci, zawsze można nagrać podgląd tego, co widzimy. Jest to film o słabej rozdzielczości, bo to jest mniej więcej 720p w 30 klatkach na sekundę. I taki film zapisuje nam się w pamięci telefonu, w tym folderze, gdzie są zdjęcia. Jeżeli chodzi o samo wykonywanie zdjęć bez karty pamięci, jest to też możliwe i w tym momencie rozdzielczość wynosi 1 megapiksel, czyli to są właściwie zrzuty ekranu, bardzo słabej jakości zdjęcia, ale jeżeli nam bardzo zależy na uwiecznieniu danej sceny, danego obrazka, jesteśmy w stanie faktycznie taki zrzut ekranu uzyskać. Punkt szósty to przełączanie pomiędzy trybami CSP, czyli Scene Smooth, Sport i Position. Uzyskujemy to bardzo szybko poprzez naciśnięcie jeden raz na ikonie Mode. Mode, czyli tryb P jako Position, S jako Sport i C jako Scene Smooth. Kolejna sprawa to jest oszczędność baterii w samym kontrolerze. Jeżeli wyłączymy Mavica Mini, na przykład w tej chwili macie taką sytuację, to po 5 minutach ten kontroler, jeżeli nie ma kontaktu z dronem, on zaczyna nam sygnalizować to. Wyobraźcie sobie, że jest na przykład w waszym etui i już jedziecie do domu i nagle w samochodzie zaczyna coś pikać. To jest ta funkcjonalność. Przez minutę zaczyna sygnalizować właśnie to, że nie ma kontaktu z dronem, a następnie po minucie, czyli po 6 minutach bezczynności, wyłącza się.
Kolejna funkcjonalność przejęta z Mavica 2 czy z Mavica Pro to jest możliwość sterowania gimbalem bezpośrednio z ekranu. To jest ten long press action tak zwany, czyli dotkniemy i przytrzymamy dłużej. W tym momencie możemy przemieszczać właśnie gimbala góra-dół. Dla Mavica Mini jest to tylko i góra i dół. Jeżeli macie Mavica 2 Pro, można nim też przemieszczać na boki właśnie całego gimbala i kamerę na boki. Kolejny patent numer 2 to są informacje o zdjęciach, o parametrach zdjęcia. Jeżeli zrobimy zdjęcie w tej chwili i przejdziemy do galerii, to zwróćcie uwagę, że po wyświetleniu tutaj klikniemy na taką malutką ikonkę po prawej stronie na górze i wyświetlają nam się parametry zdjęcia, czyli size i data, kiedy zostało to zdjęcie zrobione, godzina i właśnie file size. W przypadku materiału wideo wyświetli nam się data i godzina wykonania danego filmu, następnie rozdzielczość, klatkaż, tutaj mamy 25 klatek na sekundę, następnie size, czyli rozmiar samego filmu 2,14 GB i to jak długo trwa, a także kodek. I to są te informacje na temat wideo. Słuchajcie, jako ekstra bonus przygotowałem dla Was też upominki. Mam trzy rzeczy. Torebkę, kosmetyczkę z logo DJI, która może być też bardzo dobrym, fajnym futerałem na akcesoria albo na samego drona. I dwa komplety naklejek, dwa arkusze naklejek z Maviciem Mini. I teraz, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba po pierwsze zasubskrybować ten kanał mój, a następnie napisać w komentarzu hashtag Mavic Mini i napisać po jednym zdaniu, za co lubicie najbardziej Mavica Mini, czyli co w nim jest w porządku i drugie zdanie, co w nim jest nie w porządku, co należałoby poprawić. Wśród najfajniejszych odpowiedzi wyłonię właśnie zwycięzców i myślę, że mniej więcej za jakiś tydzień, 10 dni podam Wam to na kawce środowej, czyli nie tej, która będzie teraz, tylko następnej kawce w środę. I ostatnia funkcjonalność, o której warto mówić i warto powtarzać, to jest Find My Drone. Tutaj mamy funkcjonalność Find My Drone i możemy zlokalizować tego drona na mapie. Jeżeli Wam na przykład osiadł na drzewie albo polecieliście i straciliście nad nim kontrolę, można zlokalizować go. Można też uruchomić funkcjonalność Start Flashing and Beeping. W tym momencie nasz dron faktycznie zaczyna sygnalizować i mamy też czerwone światło, które wskazuje nam przede wszystkim, gdzie ten dron jest zlokalizowany. Jeżeli nie możecie go zlokalizować w ciągu dnia, bo na przykład wisi na drzewach, na szczęście Mavic Mini ma dosyć silną baterię, mocną baterię pojemną i można w takiej sytuacji poczekać na zmrok. W tej chwili jest dosyć ciemno, już szybko zapada zmrok, więc można go w ten sposób zlokalizować poprzez to światło. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś swoje patenty, to bardzo proszę, żebyście się podzielili pod tym filmem w polu komentarzy. Pod filmem znajdziecie też przydatne linki zarówno do darmowych materiałów, jak i do grupy członkowskiej naszej i także do materiałów premium. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Thank you.